Dobry wieczór, cześć. Witam Was bardzo serdecznie, poświątecznie, ale jeszcze przednoworocznie. Czy ktoś jest tutaj na żywo? Czy jeszcze odpoczywacie po obfitym ucztowaniu w święta? Dajcie mi proszę znać, czy ktoś z Was jest. Pozdrawiam. I dzisiaj chciałbym Wam troszeczkę fajnych rzeczy opowiedzieć, więc poczekajmy. O, jest Grzegorz. Cześć Grzegorzu, witaj. Jak tam po świętach? Cześć Jadwigo. Czy ktoś z Was zauważył, że waga się zepsuła i po prostu wzrosła? Cześć Natalia. Widziałem, że... O, Piotr też, fajnie. I Joanna, pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie, cześć, dobry wieczór. Ja po świętach, żeby trochę spalić te kalorie, postanowiłem pomalować przedpokój, bo nie robiłem tego od 2 lat. No a jak się ma 2 psy, to wiecie, przychodzą ze spaceru, no i co muszą zrobić? Albo się oprzeć o ścianę, albo się otrzepać, więc ten przedpokój wygląda czasami strasznie. Postanowiłem go pomalować, więc przeczytałem gdzieś, że zanim się zacznie malować, należy zagruntować. Więc zakupiłem odpowiedni grunt, głęboko penetrujący. Nalałem go do takiej, wiecie, wanienki, wziąłem sobie wałek, postawiłem tą wanienkę na podłodze, przyszła frelka i postanowiła spróbować, czy to jest pyszne. No i okazało się, że chyba tak. Ja nie odważyłem się spróbować. Wierzę jej, że wystarczy, że ona zdegustowała. Jakoś nie miała ochoty więcej próbować tego gruntu, ale przynajmniej odrobink. Okej, okay. Witam. Cześć Jadwigo. Tam słuchaj, waga. Ważne, żeby być młodym, pięknym i bogatym, a waga nie ma znaczenia. Jest nawet taki kurs, jak być młodym, pięknym i bogatym w 2 tygodnie. To mi trochę przypomina niektóre kursy, które możecie sobie zrobić, na przykład kurs behawiorysty za tam kilkadziesiąt złotych. Da się? Da się. Jeden weekend przysiądziesz i papier jest. Okej. Okay. Czy mnie słychać? Napiszcie proszę. Bo widzę, że tutaj jakieś się lagi robią. Słychać. Fajnie. Dobra, to żeby już Wam nie truć dłużej takich wstępniaków, to opowiem Wam o konsultacji, którą wczoraj miałem, bardzo fajnej. Byłem u takiej małej suczki adoptowanej ze schroniska o imieniu wdzięcznym Kofi. Kofi przez miesiąc zachowywała się bardzo dobrze, ale po miesiącu zaczęła przejawiać zachowania agresywne. Co ciekawe, te zachowania agresywne dotyczą tylko psów i tylko wtedy, kiedy Kofi jest na smyczy. Kiedy jest bez smyczy, to całkiem nieźle sobie z tymi psami radzi. Więc tego typu zachowanie oczywiście ma swoją etykietkę, nazywa się agresja smyczowa. Chociaż wydaje mi się, że tak naprawdę nie jest to w pełni agresja, tak, bo to nie jest zachowanie, którego celem jest wyeliminowanie bądź zranienie drugiego osobnika, ale częściej jest to zachowanie wynikające z frustracji. Niemniej etykietka agresja smyczowa opisuje to właśnie zachowanie takie dość gwałtowne, dość nieprzyjemne. Pies jest na smyczy, rzuca się na drugiego psa. I powiem Wam tak, mimo że trochę padał deszcz, to udało mi się nagrać ten film i chciałem go teraz z Wami obejrzeć, ale on też jest na moim kanale YouTube, ale w odróżnieniu od tego, co jest na YouTube, to ja chciałbym go z Wami razem obejrzeć i trochę skomentować,
Będę też zatrzymywał w takich bardzo ważnych momentach, żebyście mogli sami zaobserwować, co się tam dzieje, dobrze? Także proszę Was bardzo, uruchamiam ten film. Problem mamy tak. Po prostu no, zaczynasz czekać, napinać czy po prostu nie wiem, jak to jest. A to zawsze tak było, czy to się jakoś zaczęło? To się zaczęło po miesiącu, tak? Bo ja mam na aha, bo się wziął ze schroniska, przez miesiąc było ok, po miesiącu się zaczęło szczekanie. Zaczęło się szczekanie na tak, no bo generalnie jest tak, że ten okres adaptacyjny jest 4-6 tygodni od wzięcia ze schroniska, a wtedy pies jest jeszcze troszkę taki nieśmielony. No właśnie, ona się tak zaraz... Tak, ona się napina. Za chwilę się zacznie. Tak, już widzimy. Jeszcze tego psa trudno nawet dostrzec, ona już... Popatrzcie, tutaj nie wiem, czy to dostrzegacie, ale tutaj w oddali jest taki mały, rudy piesek. Kofi zauważyła już tego psa i wyraźnie się na niego gapi. Nie? Różnica między patrzeniem się a gapieniem jest dość oczywista. Pies po prostu, kiedy się na coś patrzy, to jest rozluźniony. Kiedy zaczyna się na coś gapić, czyli się zaczyna wpatrywać, to przenosi ciężar ciała do przodu, na przednie łapy, nastawia uszy. Tutaj fajnie widać to nastawienie uszu, bo jak mamy psa, który ma takie, wiecie, kłapnięte uszka, to patrzymy na ich nasadę. Jeżeli nasada uszu podnosi się do góry, tak jak u Kofi tutaj, właśnie tutaj na tym slajdzie to widać, to znaczy, że pies skierował uszy do przodu, ogon podnosi do góry i cały czas jakby widać, że napiera w przód. Popatrzcie. Właścicielka suczki zupełnie nieświadomie, jest cudowna kobieta, tylko po prostu nie zauważyła zupełnie tego, co się dzieje, trzyma cały czas napiętą smycz. Więc pies, idąc do przodu, tak, ma cały czas napiętą smycz i to staje się dla niej pewnym sygnałem, prawda, że oho, zbliżam się do innego psa, zaraz będzie się działo. I popatrzcie, co się dzieje dalej. Na bierze, tak. Dobra, zatrzymam tutaj. Dla kogo z Was to zachowanie tego rudego psa było przynajmniej zastanawiające? Napiszcie w komentarzu, jeżeli to zachowanie psa wydało się Wam jakby nie do końca zrozumiałe. Czy rozumiecie, co to było i dlaczego ten pies się tak zachował? On był oczywiście bez smyczy, jak widzieliście. To nie znaczy, że ja pochwalam chodzenie z psami po takich miejscach bez smyczy, no bo to jest oczywiście niewłaściwe, ale chciałbym Was zapytać o Wasze zdanie. Dlaczego ten pies zachował się w ten sposób? Albo czy to zachowanie psa wydaje się Wam jakieś dziwne albo przynajmniej ciekawe? Wiem, że mamy chwileczkę opóźnienia pomiędzy czasem realnym a czasem Waszych komentarzy, więc spokojnie czekam, żebyście mogli napisać. Czy ktoś już ma jakiś pomysł? Chcecie jeszcze raz zobaczyć? Proszę bardzo. Jeszcze odrobinkę cofnę ten film. Popatrzcie tutaj. Paulina napisała tak. Piotr też, tak. Damian Radosław, siadanie tyłem, sygnał uspokajający, tak. No, słuchajcie, bardzo mi miło, że mamy tutaj ekspertów, tak.
Tak, tutaj też Natalia zauważyła coś ciekawego. Pies bez smyczy nie otrzymał od swojego właściciela sygnału, że coś jest nie tak, że będzie akcja. To bardzo ciekawe spostrzeżenie. Bardzo ciekawe. Tak. Chciał uspokoić. Czy ktoś z was słyszał, czytał taką książkę jak Sygnały uspokajające Turi Drugas? Czy ktoś czytał taką książkę? Sygnały uspokajające autorka Turi Drugas. W tej książce Turi Drugas opisuje właśnie takie sygnały, których może nie tyle intencją, ale funkcją jest uspokojenie albo samego psa, albo drugiego psa, albo po prostu pies reaguje tak w jakiejś sytuacji. O, Elżbieta czytała. Właśnie tam Turi Drugas wspomina, że jednym z sygnałów uspokajających jest właśnie siadanie, ale to nie jest tylko siadanie. To Piotrze przeczytaj. Piotr napisał, że mam w domu jedną, ale dopiero kupioną, więc nie jest ona gruba, a jest naprawdę fajna, chociaż oczywiście tam etolodzy się trochę wyzłośliwiają na Turi Drugas, że to nie jest tak do końca, że to nie o to chodzi, że te sygnały nie są intencjonalne. Okej, ale jest to bardzo ciekawe podejście i na pewno akurat tę książkę bardzo warto przeczytać. Więc jak spojrzycie na to, co ten pies robi, tak po kawałku, to zobaczycie, że tych sygnałów uspokajających on wysyła tak naprawdę wiele. A pierwszym z nich, zresztą możemy sobie to nawet zobaczyć, słuchajcie, life ma swoje prawa, na przykład coś takiego, że po pierwsze ten pies, popatrzcie, tutaj... Ona, suka, zauważa psa. O! I teraz ten pies wystartuje. Biegnie. Patrzcie. Podbiega niby na wprost, ale robi łuk. Prawda? Teraz to było kawałek, fajnie widać, jak on zrobił łuk. Odwrócił się tyłem, usiadł i patrzy w bok. Więc mamy tutaj tych sygnałów całe mnóstwo. Chodzenie po łuku, mamy odwrócenie się tyłem, mamy spojrzenie w bok i mamy siadanie. Przynajmniej cztery sygnały uspokajające, tak pobieżnie patrząc, ten pies zaprezentował. Natomiast Kofi no, po prostu nie wie, co ma zrobić, więc się na tej smyczy dalej rzuca. Tutaj zaczynamy sobie ćwiczenia. To jest takie ćwiczenie, które ja czasami porównuję, wiecie, do takiego klepnięcia kogoś w plecy, hej, chodź. To jest komunikacja dotykowa. Pies jest w całkiem fajnym nastroju. Ona tutaj dostaje zawsze sygnał nagrody super. No i tak sobie chodzi. Jakbyście ocenili emocje tej psinki w tej chwili? Czy jest ona przerażona, czy jest ona przestraszona, zestresowana? Ona teraz zwraca po prostu uwagę na to, co ja robię. To, co ja robię, super. Jest trochę ważniejsze od tego, co się dzieje dookoła. Tak? I dodatkowo ona się cieszy. Widać wyraźnie, że macha jest zadowolona. Napiszcie mi proszę, jak wam się wydaje... Spokojna tutaj Natalia mówi, że jest spokojna. I teraz popatrzcie, właścicielka przejmuje smycz. No super! I teraz był taki piękny moment. Już drugą. Nie wiem, czy to zauważyliście.
Natalia mówi, że spokojna, rozluźniona, zgadzam się, zainteresowana, wesoła, spokojna, podekscytowana, czyli generalnie widzicie, że te emocje, które pies przeżywa, są raczej emocjami pozytywnymi, prawda? Przyjemnymi dla niej. To, oczywiście tutaj Elżbieta słusznie zauważa, że ona jest skupiona, ona jest skoncentrowana na tym zadaniu, bo to jest dla niej niezwykle trudne, dlatego że ona się bardzo, bardzo stara, ale to wymaga też wysiłku. Tak samo od człowieka, jeżeli się bardzo staracie coś robić dobrze, to też od was to wymaga sporo wysiłku, prawda? Więc później macie prawo się czuć zmęczeni. I teraz co się dzieje dalej? Właścicielka przejmuje smycz i kiedy mówi do psa super, zaczyna ją głaskać, prawda? I w tym momencie pies robi taki unik głową w dół, czyli wyraźnie widać, że głaskanie psa w momencie, kiedy on jest skupiony na czymś i pracuje, wcale nie jest dla psa fajne. Jeszcze raz wam to pokażę, bo to jest coś, co łatwo może umknąć. To będzie tutaj. Uwaga. No super! Patrzcie. No super! Tam był taki moment tego kiwnięcia głową. I już drugą. Ona jest bardzo miłą suczką taką, że to nie jest jakiś taki, taki bardzo wyraźny sygnał. Super! Teraz wprowadzam zabawę. To takie wieczenie nie jest absolutnie żadną emocją. Oznacza tylko, że ona się angażuje. Ale ponieważ robią to tak mocno, to świetnie, to znaczy, że mamy kolejny argument. Tak? Czyli jeżeli zrobisz tak, że zrezygnujesz z rzucania się na psa, to masz tu dobrą nagrodę. No właśnie, u nas jak zaczyna tak warczyć, to ja zawsze odpuszczam, bo myślę, że może być jakiś ten. Nie, bo to znaczy, to jest tak, bo raz go rozszatujemy zająca. Nie? Z dużej mocy. I teraz unieruchamiam zabawę. Puść. Jak mówię łap, to zabawka się ruszy. Jak mówię puść, to zabawka się robi nieruchoma blisko mojej nogi. Puść. Nie? Cały czas czarny. Będzie ci się dużo. No. Znowu zrobimy sobie małą pauzę. Czy tylko ty słyszysz pogłos? Czy słychać bardzo echo? Aha, już wiem dlaczego. Teraz nie powinno być słychać echa. Czy teraz też słyszycie echo? Napiszcie mi. Czy nie słyszycie echa? Zaraz wam opowiem właśnie, o co chodzi z tym warczeniem, bo to jest mój cel, ale napiszcie mi tylko, czy teraz też słyszycie jakieś echo w tym momencie, czy nie? Czy teraz słychać dobrze? A właśnie, a to już wam wyjaśnię dlaczego. Dlatego, że jak puszczam film, to on idzie z dźwiękiem, a ja mam włączony mikrofon, więc tworzy się sprzężenie zwrotne. I już właśnie Natalia. Wszystko jest wyjaśnione. Za chwilę jak będę puszczał film, to po prostu będę wyłączał mój mikrofon. Także dziękuję ogromnie, że zwróciliście mi na to uwagę. Dobra, pytanie było, o co chodzi z tym warczeniem, tak? Tutaj takie, tutaj pytanie od Pszczoły Iwińskiej. Kiepsko słychać, o co chodzi z tym warczeniem, więc już wyjaśniam. Zabawa zabawką jest rodzajem zastępczego polowania. Tak? Moment, w którym ja trzymam zabawkę i pies trzyma zabawkę, to jest wspólne rozszarpywanie zdobyczy, które jest połączone z ogromnymi emocjami, dlatego pies warczy.
On nie warczy dlatego, że chce was ugryźć. On warczy dlatego, że jest bardzo zaangażowany właśnie w takie rozszarpywanie razem z wami zdobyczy. I tutaj część ludzi robi ogromny błąd, bo myśli, że jeżeli pies warczy w zabawie, to jest agresywny i może ugryźć i przestaje się z psem bawić. A to powoduje, że jeżeli się nie bawisz z psem, to tracisz niesamowicie ważny argument, jakim jest właśnie możliwość wspólnego działania i polowania. Co więcej, to rozszarpywanie to jest element łańcucha łowieckiego, tak? Czyli namierzanie, wpatrywanie, pogoń, chwyt, rozszarpanie, zabicie, zjedzenie. Tak? Czyli zabicie, rozszarpanie, zjedzenie, może raczej tak. Czyli to rozszarpywanie jest ostatnim, przedostatnim ogniwem tego łańcucha łowieckiego, czyli związanego z polowaniem. I dlatego pies tak się w to angażuje. Więc ja to jeszcze raz powtórzę, ja to zawsze mówię, ale już widzę, że zaczyna krążyć w świecie kynologicznym, więc bardzo się z tego cieszę. I kolejny cytat z Jacka Gałuszki. Kto się z psem nie bawi, ten pójdzie do piekła. Dlatego, że zabawa z psem jest bardzo silnym motywatorem, jest doskonałym sposobem na budowanie więzi, więc nie bójcie się tego, że pies warczy w zabawie, on was nie chce zjeść. Są takie psy, które będą się starały rywalizować o zabawkę z człowiekiem, wtedy tą zabawę trzeba trochę inaczej poprowadzić, ale jeżeli byście mieli taki problem, to po prostu zwróćcie się do kogoś doświadczonego, żeby zobaczył, czy w waszym wypadku ta zabawa przypadkiem nie jest właśnie takim rywalizowaniem i odbieraniem sobie jakichś ważnych zasobów, dobra? Więc tutaj mamy kolejny fajny argument. Piesek się lubi bawić, lubi to robić, czuje się przy tym fantastycznie i jest to duża nagroda, bo to, co jest wcześniej w łańcuchu łowieckim, jest większą nagrodą dla psa niż samo zjedzenie. Smakołyk jest na końcu. To już jest ten ostatni moment łańcucha łowieckiego. Jeśli pies nie musi popracować, nie musi powalczyć o to jedzenie, to samo podanie smakołyka jest jednym z najbardziej nudnych sposobów nagradzania psa. Ja o tym trochę wspominałem na innych moich webinarach. Możecie je też zobaczyć na YouTubie. Ale nie o tym. No i teraz mamy kolejny etap pracy z pieskiem i wyłączam mu. Szukamy psa. Odległość, przy której ona już zacznie reagować, tak? To jest dla nas ważne. Czyli jakiś chaszczyk, tak? Dobry. Więc idziemy z tym tam. Chodź, kochani. Patrzcie na nią, powiedzcie mi, kiedy waszym zdaniem ona tego psa zauważy. No chodź, kochani. Już. Super. Widzieliście to, czy nie? Nie, nie. Więc już to był ten moment. Dobra. I teraz widzieliście coś takiego, że ja podchodzę z psem w kierunku haskiego. Ten husky jest gdzieś tam, nie, tam, tamtej, muszę w tą stronę pokazać, z tamtej strony, dość daleko, przywiązana przed sklepem. Nie przywiązujcie psów przed sklepem, błagam. Dobra, ale jest przywiązana przed sklepem, więc możemy kontrolować odległość. I podchodzimy z Kofi do tej suki, do tego haszczaka i moment, w którym ona już zauważa tego psa, to jest ten moment, kiedy ja zaczynam reagować. Bardzo często tak jest, że właściciele nie zauważają tego momentu wystarczająco wcześnie, tak? Czyli pies już jakby podchodzi za blisko i wtedy coś się dzieje, wtedy zaczynają reagować. Tutaj bardzo ważne jest wyczucie tego właściwego momentu. To się prostuje już, tak. Super! Ekstra! Brawo! To można potestować, bo pies jest przywiązany. Świetnie! Jak on nie wytrzymał, to szkoda. I tak jest. Teraz już widzę. To. I teraz to. Super! Brawo! Ła! To było bardzo trudne, ale udało się jej samej odwrócić, dlatego teraz w nagrodę
dostała super zabawkę, bo jej się coś udało. Jak dziecko w przedszkolu. Zrobiła coś, piątka w serduszku. Super. Brawo było. Czekaj, idziemy do chcesz tego hashtaga. Nie do mnie, do hashtaga. Tak, tu. I teraz patrz. Widzisz? No. Super! Widzisz to? I teraz widzieliście fantastycznie, jak ona sama podejmuje decyzję, prawda? Czyli, że podchodzimy do haszczaka, ona podejmuje decyzję i ta decyzja jest nagrodzona. Przepraszam. Ja tak posłuchałem sobie później na tym filmie. Boże, co ja tam gadam? Po prostu co ja gadam do tego psa? Za chwilę jeszcze usłyszycie gorsze rzeczy, ale po prostu... Powiem wam, że praca z psem jest dla mnie tak angażująca, że ja się tak w to wkręcam, że czasami gadam jakieś niesamowite rzeczy, które wiem, że są dla tego psa fajne, że go motywują, ale to brzmi okropnie. Także wybaczcie i już puszczam dalej film. Super. Podchodzimy. Tak? I teraz tu. O. Tak. Super! Było trudno. I zawsze nagroda jest w drugą stronę, tak? Od psa, nie do psa, od psa. Brawo! Ale super! Ale zarąbisty pies jesteś, rudy! Tak! Chodź. No. Super, brawo! Nie? Znowu podchodzimy. Brawo, dobry pies. Super pies. Jeszcze jedno małe wyjaśnienie. Jak psu się udaje zrobić coś fajnego, to dostaje taką nagrodę, która jest też fajna, prawda? Czyli ta zabawka jest dla niej taką nagrodą super. O, jak słuchajcie, jak mi miło. Piotr mówi, że śpiewa psu w samochodzie. Ekstra. Kasia, że też tak gadasz, ale super. Słuchajcie, no to ja w takim razie witam w gronie prawdziwych wariatów na punkcie psów, bo ja tak robię, no. Także, że bardzo się cieszę, że nie jestem odosobniony w tym moim. Ale zaraz, słuchajcie, jeszcze nazwę glizdą, proszę, wybaczcie. Już wam to puszczam. Super! Super! Brawo, 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 brawo! Rozumie pani? Super! Zignorowała szczekanie. To ona się randa się nakręciła. A tu? Super! Jakiś smakołyk jeszcze? Zapinamy. Super. I odchodzimy. Idziemy jeszcze raz. Niech się nie. O, zatrzymuję. Tu, czekam. No. To nie było super. Zwiększam odległość. Super. A tutaj zauważyliście, że podeszliśmy trochę dla niej za blisko, tak? I ona szczeknęła na tego psa. No mówię, a nie, tutaj nie było super, nie? I to wszystko, co trzeba zrobić, tak? Monika, nazywasz psiaki glizdami. O rany, ale śmieszne. Słuchajcie, patrzcie, ile my się rzeczy dowiemy o sobie nawzajem. A tutaj jeszcze Sylwia napisała, że czasami trzeba zrobić z siebie wariata. Tak. A Elżbieta mówi, że też dużo gadam i śmieją się ze mnie. To znaczy ja też gadam, znaczy jak pracuję z psem, to staram się inaczej. Jak ćwiczę z nim coś z zakresu posłuszeństwa albo chcę, żeby kombinował, to nie gadam. Natomiast jak nagradzam psa, albo chcę stworzyć taką fajną, luźną atmosferę, to wtedy gadam, nie? Więc to też nie każde gadanie do psa ma taką samą funkcję.
Czyli takie, wiecie, chodź tutaj dziobdziusiu, panciusia ciebie tam wyprowadzi na spacerek, a może byś teraz usiadł, jak usiądziesz, to dostaniesz ciasteczko. To nie ma dla psa sensu w ogóle, żadnego. Więc tak nie robimy i tak samo nie powtarzamy komend, prawda? I teraz no, tutaj akurat zareagowałem, także nie mówiłem, powiedziałem, to nie było super, wracamy. Aha, jest jeszcze jeden powód, dla którego ja tak gadam. Mianowicie tym powodem są właściciele psa, bo oni są bardzo przejęci tym, co się dzieje, więc ja poprzez to, co ja tam gadam, też staram się trochę rozluźnić ich, nie? Ich percepcję, jakby trochę tak rozszerzyć. Okej, okay, oglądamy. Sama zdecydowała. Brawo! Spróbuję pani? Ja może coś potrzymam, bo tutaj za dużo tych cudów jest. Już do tyłu. Super! I odbiegamy, super. Dobra? Umawiamy się, że ten ruch w tył jest szybki, żeby była w ten moment, dobra, ale już, i zwinie, już, i zwracamy. I już idziemy w stronę psa. Tak. Super. Dobra, i jak ona znowu zaczyna się fiksować, poszedł się? Nie. Zatrzymujemy, ale stajemy za psem, za psem, za psem, za psem. Cała długość smyczy, cała długość. Dobrze, super. Super! Ona to robi lepiej od pani, sorry za komplement. O to chodzi. Glizda, chodź! Chodź, glizda. Gluda, glizdo. Gluda, glizdo. Słyszeliście, jak skomplementowałem panią? Ona to robi lepiej od pani, tak? Sorry za komplement. A teraz nie dość, że powiedziałem chodź glizdo, to jeszcze śpiewam glizdo, glizdo, nie? Po prostu. Ale działa, ale działa. Dlaczego ze mną na spacerze są grzecznie, słuchają, a z tobą chcą wszystkich zjeść? Aha, dobre pytanie. To też jest ważne, tak? Że czasami właśnie pies czuje się lepiej w towarzystwie pewnych osób, a w towarzystwie innych osób wcale nie czuje się tak pewnie. To jest bardzo, bardzo słuszne, Grzegorzu, spostrzeżenie. Dobra? Zatrzymujemy. Tak? Super! I już. Okej? Okay? Jakby się pojawił tu pies, to idziemy tam. Okej, czyli dwie szybciej. A jakby się tu pojawił, to tam, a jak był, to tam, po prostu. Niestety mieszkacie w takim miejscu, gdzie to się może dziać, ale nie jest to trudne, nie jest to trudne do zrobienia. No i obejrzeliśmy sobie film. Cześć Renata, witam, Opole. I chciałem wam jeszcze coś powiedzieć, bo ta konsultacja mnie zainspirowała do tego, żeby stworzyć webinar, który będzie miał tytuł właśnie Agresja smyczowa. I ten webinar będzie już 9 stycznia o godzinie 20. Będzie trwał 1,5 godziny, więc całkiem sporo. I będzie też możliwość zadawania pytań w czasie tego webinaru. Webinaru, czyli spotkania na żywo. I podczas tego spotkania ja między innymi powiem, jak się tworzy właśnie agresja smyczowa, właśnie skąd ona się bierze, tak? Co robić, a czego nie robić, kiedy mamy takiego psa, który reaguje na smyczy tak bardzo reaktywnie. Jakie koniecznie musicie zrobić ćwiczenie, żeby zacząć opanowywać emocje psa. I opowiem wam o kilku takich sprawdzonych przeze mnie metodach i sposobach na radzenie sobie z agresją smyczową. Ja się tym zajmuję od 18 lat, więc już troszkę takiego doświadczenia nabrałem. Powiem wam, na co zwracać uwagę w reakcjach psa, kiedy reagować, kiedy nie reagować, więc tego będzie dość sporo. Również co robić właśnie z tym, kiedy no nie możemy kontrolować odległości, pies się zbliża bez smyczy. Także zapraszam was bardzo na 9 stycznia na godzinę 20. Poniżej wam wkleję link, żebyście mogli się zapisać. Napiszcie mi też proszę, czy taki pomysł właśnie, żebyśmy sobie czasami razem
pooglądali jakiś film, który gdzieś tam nakręcę na konsultacji, żeby go właśnie tak skomentować. Czy tak jakoś wam się wydaje, że to może być fajny pomysł? Czy byście chcieli czasami właśnie spotkać się w ten sposób? Napiszcie mi proszę bardzo w komentarzach, albo przynajmniej dajcie łapkę w górę, jeśli wam ten pomysł podoba. To będzie dla mnie też informacja, super sprawa. Bardzo się cieszę, Kasiu, że ci się to podoba. Już sobie znajdę ten link. Oczywiście, Gałuszka, nie przygotowałeś linku. Joanna pisze, że bardzo fajny pomysł. Też mi się cieszę bardzo. No bo popatrzcie, jakbyście obejrzeli tylko sobie to, jakbyście sobie obejrzeli sami, prawda, ten live, to no zobaczylibyście może troszkę mniej, prawda, a ja tutaj specjalnie się zatrzymywałem w takich momentach, żeby powiedzieć troszeczkę więcej o tym, co się dzieje na obrazku, prawda. I teraz, skoro wam się to podoba, to myślę, że będziemy to po prostu czasami robić. Super. Właśnie tak jak Paulina napisałaś, że na konkretnych przypadkach po prostu fajnie można różne rzeczy pokazać. Okej, słuchajcie, zająłem wam strasznie dużo czasu, wiecie, 37 minut, więc dziękuję, że zostaliście ze mną. 50 osób prawie jest obecnych na naszym spotkaniu. Zapraszam serdecznie na 9 stycznia. Link wam wkleiłem. Myślę, że będzie to ciekawe spotkanie, bo ono dotyczy naprawdę rzeczy, która jest często utrapieniem dla właścicieli psów. Oni nawet przestają lubić chodzenie z takimi psami na spacery. Także dzięki bardzo, do zobaczenia. A no i właśnie, słuchajcie, no przede wszystkim szczęśliwego, dobrego, nowego roku. Przed nami Sylwester. Życzę wam spokojnego, cichego Sylwestra. Jeżeli macie psy, które się boją, to życzę wam cichego Sylwestra. Również odsyłam was do webinaru, właściwie do filmu, który jest zapisem webinaru Te straszne fajerwerki. On też jest tutaj na naszej stronie Wesołej Łapki. Jakbyście zjechali trochę niżej, to tamten film jest. I tam się właśnie zajmujemy tym, jak przygotować psa na zbliżające się huki, wystrzały sylwestrowe. Jednym z gości tego webinaru jest dr Wojciech Adamski. On tam mówi o farmakoterapii. Jeżeli parę dni zostało, więc na pewno zdążycie gdzieś tam ewentualnie złapać lekarza weterynarii, żeby po prostu pomóc psu, jeżeli by się okazało, że jest jakiś problem, prawda? Że pies źle znosi fajerwerki i panikuje. Dobra, ale to tyle o fajerwerkach. Raz jeszcze bawcie się dobrze. Niech ten nowy rok będzie tylko odrobinę gorszy od następnego. Ale niech będzie lepszy od poprzedniego i żeby się spełniły wasze marzenia i żeby wasze psy każdego dnia pokazywały wam, jak bardzo was kochają i żebyście wy też umieli im pokazać, że są dla was rzeczywiście wyjątkowymi przyjaciółmi. Tego wam życzę i do usłyszenia, do zobaczenia już w nowym roku.